Witam Państwa, Monika Kapinos, Bankier.pl. Jesteśmy dzisiaj gośćmi pana Józefa Wojciechowskiego. Witam serdecznie. Dewelopera, biznesmena, twórcy J2 Construction, no i przede wszystkim milionera, zgadza się? O, to pani tak powiedziała, tak mówią inni. Jest pan bardzo skromny, panie Józefie. A nie, myślę, że nie, ale no okej, nie tak będzie. W porządku. Jak zrodziła się marka J2 Construction, jak zrodził się pomysł na własną firmę w branży deweloperskiej? No, firma rodziła się bardzo dawno temu, lat temu, 22, celebrujemy w tym roku. Wówczas mieszkając w Ameryce, na Florydzie, odwiedziłem Polskę po kilkunastu latach nieobecności. No i stwierdziłem, że można tu, jest nisza, bo to jest najważniejsze, żeby znaleźć miejsce odpowiednie na dany produkt. No i na mowie jakichś tam osób, które w tym czasie spotkałem w Polsce, no postanowiłem w tym kraju coś zacząć robić. I tak zaczęło się. Zaczął pan od biznesu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Szwecji. Czy kiedyś było łatwiej rozwijać swój biznes? Znaczy była inna struktura. Kiedyś było łatwiej sprzedać, ale trudniej było wyprodukować czy stworzyć coś, bo taki był rynek. Mhm. Teraz jest dokładnie na odwrót. Dzisiaj można wszystko zrobić. Jest łatwiejszy dostęp do materiałów, do wielu innych rzeczy. Natomiast dzisiaj podstawową trudnością w biznesie jest sprzedać produkt. No właśnie, co pana zdaniem na dzień dzisiejszy hamuje rynek nieruchomości w Polsce? Ja myślę, że takim czynnikiem, który miałby zdecydowany, radykalny wpływ na to, żeby ten rynek się zwiększył, to zwiększył w sposób znaczący, nie tam kilka procent czy kilkanaście, jest siła nabywcza. Mimo wszystko ta siła nabywcza w Polsce, ona rośnie, ale nie rośnie w taki sposób, jakbyśmy tego sobie życzyli. Zresztą wszyscy to wiemy, ja może najmniej, ale pani pewnie też chciałaby zarabiać dwa razy tyle. Co najmniej. Nie. Mówiąc szczerze, sięgam jeszcze dalej. I wtedy ta siła nabywcza byłaby taka, żeby ten rynek był znacznie większy i bardziej rozwijał się dynamicznie. Bo dzisiaj te mieszkania, które my dostarczamy, one są tak krojone na siłę nabywczą. One są małe, nieduże, wręcz w ostatnich 10 latach znakomity sposób się zmniejszyły. Te dwa pokoje są znacznie mniejsze niż 10 lat temu. I to 15-20% nawet. No właśnie, ale czy to znaczy, że potrzeby nam się też zmniejszają? Potrzeby się nie zmniejszają. Potrzeby były, są i będą. I te potrzeby będą coraz większe, bo niestety zasoby mieszkaniowe, one się starzeją i one są wystarczająco stare. Mówiąc takim językiem, a są miasta takie jak Łódź, gdzie praktycznie 90% z tego stanu posiadania w tamtym dużej aglomeracji nadaje się do zburzenia. Czyli potrzeby są. Potrzeby są. U nas się w ogóle bardzo mało remontuje dużych kamienic, nie ma gdzie tych ludzi wyprowadzić, nie ma takiej możliwości. Ale potrzeby są, tylko jeszcze raz powiem, na to musi być kasa. Jaki jest plan pana na rok 2015, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań? Jaki jest cel? No plany mamy w miarę ambitne, ale życie zweryfikuje nasze plany. Mhm. Oczywiście dynamika jest taka, żeby ta sprzedaż nie była mniejsza, większa. Ja nie chciałbym się wypowiadać w temacie liczb, bo później, nie wykonując tego, inwestorzy mają pretensje do nas, że obiecujemy, a nie sprostujemy, że tak powiem, obietnicą. Czyli rozumiem, że założenie jest, ale na razie go nie ujawniamy. Nie chciałbym cyframi operować, jako że sygnał taki miałem, w związku z tym jest to wewnętrzna polityka taka, żeby żadnymi cyframi nie operować. Rozumiem, ale możemy powiedzieć wzrost. No powinien być wzrost, tak. Jak ocenia pan, jak będą się kształtowały, szacowały ceny mieszkań w roku 2015? Czy one cały czas będą szły w górę? Jak to będzie wyglądało? No, czy tu możemy powiedzieć o liczbach? Możemy mówić o jakichś wskaźnikach. Mhm. Jako że widzimy to, że każdego nowa inwestycja, robimy nowe przetargi dla podwykonawców, na dostawców. No i niestety te liczby nie idą w dół, tylko w górę. A w ślad za tym musi ten produkt też kosztować więcej, bo ta marża, którą deweloperzy muszą zachować,
ona nie wynika z tego, że my musimy zarabiać tyle czy ileś, żeby kredytować daną inwestycję. No bank wymaga od nas pewnej rentowności. Ja myślę, że te ceny w skali rocznej, one nie będą w sposób taki dramatyczny rosły, ale będzie to kilkoprocentowa zwyżka roczna, no bo wszystko drożeje. Wszyscy też chcemy zarabiać więcej. Produkty inne drożeją, będą musiały drożyć. Panie Józefie, a propos zarabiania. 17 pozycja w rankingu najbogatszych Polaków Forbesa w 2014 roku. Czy ten ranking, ten wynik napawa Pana dumą i czy w ogóle przywiązuje Pan wagę do tego typu rankingów? Śledzi Pan takie rankingi? To znaczy, nie sposób na to nie spojrzeć, jak dostaję na biurko gazetę, ale to w ogóle mnie to nie wzrusza. Ja w tym rankingach uczestniczę od 15 lat i nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Jakie najczęściej popełniają błędy młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą zaistnieć w biznesie, chcą zaistnieć na rynku? Jakie błędy popełniają najczęściej? Trudno mi dzisiaj się odnieść do tego, co... Nie patrzę akurat na młodych ludzi, akurat gdzie oni i co robią, ale myślę, że angażują się w przedsięwzięcia, w których mają zbyt małe rozeznanie. To jest chyba numer jeden problem. Uważają, że w każdej branży można sobie poradzić. Myślę, że ktoś nowy, startujący z nowym przedsięwzięciem, z nowym biznesem, no przede wszystkim powinien być dobrym specjalistą tym, co w tym chce działać. I nie powinien się zbyt szybko zrażać, że niepowodzenie. Powinien próbować to przez bardzo mocno i skutecznie, aż mu to wypali. To myślę, że są takie dwa. No i jak to mówią przede wszystkim Amerykanie, niech to po polsku powiem, próbować. Jeżeli nie wychodzi, trzeba próbować jeszcze bardziej, nie zrażając się, tak powiem, pierwszym niepowodzeniem. Pan się powołał na Amerykanów, a ja się powołam na Pana słowa. Powiedział Pan kiedyś, że jeśli chcesz być bogaty, już dzisiaj idź do swojego szefa i się zwolnij. Czy pamięta Pan te słowa i czy to jest wciąż recepta na bogactwo? Pamiętam i to wiele osób mi to niejednokrotnie przypominało i poznałem też osoby, które to zrobiły. I jak na tym wyszły? Tego co wiem, chyba dobrze.